Nastolatkowie, którzy w pewnym dniu swojego życia mogą wybrać jednego z trzech przyjacieli, zwierzątek, a później z tym zwierzątkiem mogą chodzić po świecie, po lesie, po łąkach i zbierać inne oraz oczywiście oswajać inne zwierzątka. Mogą także walczyć ze sobą oraz brać udział w turniejach. Mogą dbać o te zwierzątka, które w pewnym momencie mogą ewoluować i dorastać. No właśnie, brzmi to znajomo, prawda? No, wygląda na to, że mamy podróbkę. Mamy podróbkę, niestety nie zagłębiałem się za bardzo w jakby pochodzenie tej gry, a mamy tutaj do czynienia z grą Temtem. Czy twórcami nie byli poniekąd też tam osoby odpowiedzialne za Pokémony? W każdym razie nie wiem, no tutaj nie ma żadnej licencji, ani słowa nie ma oczywiście o Pokémonach i rzeczach, które bezpośrednio chociaż w nazwach nawiązują. Natomiast nazwa Temtem to jest tak samo jak Pokémon. Na zwierzątko mówimy Temtem, a nie Pokémon. W tym świecie będziemy grali multiplayer, przede wszystkim z osobami, które też mają zakupioną grę. Nie jest ona tania, bo chyba 120 czy 130 zł kosztuje. Stworzymy sobie postać i za chwilę zobaczycie, jak bardzo ona jest podobna do świata Pokémon. Natomiast co w tym momencie jest najważniejsze i dlaczego przewyższa wersję switchową, to po pierwsze, zdecydowanie większość ludzi ma no, oczywiście dostęp do PC-tów niż do switchów. A po drugie, tutaj mamy grę multiplayerową, takie MMO, w którym gramy z innymi graczami, widzimy ich, możemy z nimi współpracować, walczyć i tak dalej. Coś, czego nie było bezpośrednio w tej wersji, powiedzmy, switchowej. Moi drodzy, wybieramy sobie postać. Tutaj oczywiście wybieramy dziewczynę, chłopaka, chociaż ja powiem szczerze, że jest tutaj jakaś poprawność polityczna, bo nie ma czegoś takiego podpisanego, że to jest bezpośrednio chłopak, a to jest dziewczyna i na odwrót. Tylko powiedzmy tutaj no, są uwydatnione jakieś piersi. Natomiast bierzemy sobie jakąś postać, zrobimy. Ja robiłem coś na... nie wiem, coś powiedzmy na styl Brocka, czyli znanego ze serii Pokémon. I ja wtedy używałem czegoś takiego. On ma oczy takie... no nie wiem, czy ta twarz jest taka odpowiednia, natomiast możemy sobie zrobić tak. Jeżeli chodzi o włosy, zrobimy coś takiego i włosy zrobimy takie... o, chyba coś mniej więcej w tym stylu. Natomiast jeśli chodzi o kolor skóry, to on chyba był taki bardziej... coś mi się tak wydaje, że to. I włosy miał jeszcze coś takiego. No i dobra. No i tam już nieważne, jeżeli chodzi o wygląd, to tam pół biedy. Wysypiemy sobie nazwę Bonkol. Jest to on. A, czyli tutaj był ten. Dobra. Dobra, i mamy tutaj dźwięki i zaczynamy przygodę. Słuchajcie, ja wam nie będę chciał tutaj... będę skipował niektóre dialogi, żebyście wy nie musieli się zamęczać. Ale zobaczcie, że zaczyna się przygoda bardzo podobnie jak w grze Pokémon. Czyli zaczynamy, budzimy się w domu, jest mama i ta mama generalnie mówi, że dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ w końcu możemy iść do laboratorium, czeka na nas profesor i możemy wybrać jednego z Pokémonów. Ale zanim to, już w tym momencie dostajemy Tempedię, czyli nic innego jak Pokédex. No i oczywiście tutaj mamy jakieś pytania, możemy podziękować naszej tam mamie i tak dalej. No dobra, i teraz zobaczcie, to jest nasz pokój. Wszystko na razie zaczyna się tak, jakby to była gra single playerowa. Wchodzimy na wsadzie. Proszę bardzo, tak to właśnie działa. I wychodzimy. Ja generalnie już chwilkę zagrałem w tą grę, zrobiłem postać od nowa i to jest właśnie moje takie drugie podejście. Może z 2 godziny grałem maksymalnie, więc jakby podstawy ogarnąłem. Na potrzeby tego materiału zrestartowałem i usunąłem postać. I generalnie całe miasto tutaj przyszło. Przyszedł Wasili i mówią, siemano Bonkol. Jak widzimy, cała wioska przyszła, czyli mieszkańcy oraz pracownicy różnego rodzaju, bo tam też mamy jakieś laboratoria, księgarnie, bibliotekę znaczy się i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy oczywiście tutaj mówią, że dzisiaj jest nasz wielki dzień i nam kibicują. No i teraz przychodzi nagle Max. Max, moi drodzy, to jest znajoma osoba nam, która też wspomina o profesorze Konstantinosie. No, bardzo tutaj jest to podobne i adekwatne do profesora Oka, ale to są może tylko przypuszczenia, prawda? Nie, no tu jest tyle... to jest... Jezu, jak ktoś powie, że to nie jest podobne do Pokémonów, to jest tak mocno wszystko... O Jezu, ale swoją drogą jestem ciekaw, jak to jest możliwe, nie? Że na przykład gra, która po prostu jest grą o Pokémonach, tylko ma pozmieniane nazwy,
nie ma żadnych problemów, nie? Ciekawy jestem, czy powiedzmy, nie wiem, twórcy Pokémonów, świata Pokémonów, czy gry o Pokémonach mają jakąś, powiedzmy, tam licencję na pewien rodzaj gier, bo to też jest pewien rodzaj gier, prawda? No i jeżeli świat jest tak mocno odzwierciedlony, że można go pomylić do złudzenia, w momencie tym, jak ja bym tutaj chodził i nie powiedział wam, jaka to jest gra, to byście myśleli, że to jest faktycznie gra o Pokémonach. Co teraz robimy? Idziemy teraz do laboratorium w naszym mieście i w tym laboratorium będzie tutaj, moi drodzy, bardzo ważny moment, ponieważ w tym momencie będziemy wybierać jednego z trzech Pokémonów. Jednego z trzech Pokémonów, ona mówi, że jest oczywiście tutaj podział na klasy, na rodzaje Pokémonów. Mamy oczywiście trawiaste, wodne, latające, atakujące i tak dalej, ognia, prawda? Natomiast są także cyfrowe, digital, i to jest coś, co w tej grze jest tutaj nowością. I generalnie on pokazał jednego takiego cyfrowego Pokémona, a my się pytamy, o co chodzi, a on generalnie nie chce nam dokładnie powiedzieć, skąd on się wziął i tak dalej, a my wracamy teraz do naszej rozmowy o wyborze Pokémonów. Więc podchodzimy do Pokémonów i możemy na przykład się przyjrzeć. Tu jest taki Pokémon, który jest rodzajem kryształu, tak? Czyli to jest Pokémon z rodziny kryształów i jest dobry na elektryczne i mental, ale jest słaby na fire i ziemię. Okej, rozumiem. Możemy teraz zobaczyć tutaj drugiego. I drugi to jest akurat taka małpka, jak widzicie, która trochę jest połączeniem takiego lwa i małpy. I to jest Pokémon, który... Jezu, jak one się nazywały, te Pokémony? To jest Temtem bijący, tak? Atakujący, fight, typu fight, mel. No i on jest oczywiście dobry na Pokémony z ziemi oraz kryształów. Czemu ja mówię Pokémony? Nie potrafię się przyzwyczaić do nazwy Temtem. I jest słaby na mental. Dobra. I trzeci taki Temtem to jest Temtem mentalowy. I on jest dobry na neutralne e-maile, ale jest słaby na kryształowe. No i teraz oczywiście od nas zależy, jakiego sobie weźmiemy. Ta małpka jest fajna, no nie wiem, gdyby to był livestream, teraz bym zadał pytanie i poczekał na waszą odpowiedź. W każdym razie ja może wezmę takiego kryształowego, co? Zielonego. Dobra, kryształowy będzie fajny, wybieramy go. I mamy, to jest nasz poroksik, nasz temtemik. I teraz oczywiście możemy go nazwać, tutaj mamy statystyki i my możemy sobie go nazwać. Przykładowo, ja bym sobie go nazwał jako pierwszy, powiedzmy, nazwijmy go zielony kryształ, nazwijmy go sobie tam, powiedzmy, Pepe. A, niech sobie jest Pepe, nie? I dodajemy go do składu. I generalnie on teraz tam mówi nam, że możemy już działać i iść w świat. Natomiast otwieramy sobie teraz tutaj, ja będę skipował, bo dużo lepiej wam to wytłumaczę na szybkości niż tłumaczyć to wszystko. W każdym razie, mamy tutaj oczywiście do czynienia także z naszą drużyną. Jak widzicie, możemy mieć maksymalnie 6 temtemów, 6 zwierzątek przy sobie. Całą resztę musimy oczywiście zostawiać w magazynie. I tutaj wychodzi Max. I on mówi, i ta sytuacja też jest bardzo podobna do świata Pokémon, gdzie też no, jakby od początku mamy swojego przeciwnika, z którym co prawda później gdzieś tam się rozchodzimy i tak dalej, ale generalnie mamy rywala, z którym cały czas od samego początku, prawda, rywalizujemy. No i teraz wyzwał mnie tutaj Max. Chociaż nie ukrywam, że Max no nie do końca wygląda tak jak Max. Bardziej bym powiedział, że to jest, powiedzmy, Maximiliana. Ale może te oczy. Słuchajcie, w każdym razie tutaj mamy do czynienia z tym cyfrowym Pokémonem. Ori się nazywa, a to jest mój. I ja mogę używać tutaj, o proszę bardzo, ja mogę używać tutaj kilku ataków. Mamy Glass Blade'a, mamy Nibble i tak dalej. Niektóre ataki wymagają większej ilości tego całego Rage'a, on się oczywiście ładuje. Natomiast ja myślę, że Glass Blade'a tutaj możemy użyć. I zadał dosyć duże obrażenia, prawda? I cyk. No i teraz naładował nam się. No ale niestety nie dało się. Przegraliśmy pierwszą walkę.
Wam się może wydawać, że ja jestem super noobem, słabiakiem i tak dalej, ale uprzedzę was, no niestety tej walki, o ile się nie mylę, nie da się wygrać, a jeżeli ktoś wygrał, to nie wiem jakim cudem. W każdym razie każda osoba ze z moich znajomych, której powiedzmy oglądałem początki, czy to na live streamach, czy to na YouTubie, no jednak przegrywała, ja też przegrałem swoją pierwszą walkę właśnie w ten sposób. Raczej chodzi o to, aby się oczywiście nauczyć podstaw, no i się okazało, że przyleciał tutaj dodatkowy Temtem, który jest Temtemem tukanem, takim ptakiem. Możemy go też sobie oczywiście nazwać, nazwę go na przykład ptak, no to na przykład dziób. No dziób, nazwiemy go, prawda? Niech jest dziubem. No i generalnie dostaliśmy tutaj tukana. Więc mamy już w tym momencie dwa tak naprawdę Temtemy. No i on tutaj dyskutuje na temat kart. Temkardy to jest nic innego jak pokebole. W Pokemonach dostawaliśmy kulki, którymi rzucaliśmy i zbieraliśmy oczywiście, oswajaliśmy osłabione Pokemony w polu. Tutaj to są takie karty cyfrowe i jakby zaklinamy te stworki w te karty. Dostaliśmy także przedmioty, które nam pomogą w uleczeniu ran naszych Temtemów. No i co tak naprawdę możemy w tym momencie zrobić? W tym momencie oczywiście możemy wyruszyć świat. Na M mamy mapę. Przepraszam was, tutaj chyba na M. Na M mamy mapę i ta mapa jest oczywiście w jakiś sposób tutaj odkrywana. W zależności od tego, czy tutaj podejdziemy i tak dalej. Z tego co wiem, możemy nawet porozmawiać z osobami. Jak widzicie, to miasto żyje, tak? Czyli są tutaj mieszkańcy, tak zwane NPC, czyli komputerowo sterowane jednostki, ale także tu już gracze są, tu już wszystko to są gracze, multiplayerowi, co prawda nie ma takiego oficjalnego czatu, że wszyscy ze sobą rozmawiają, natomiast możemy do kogoś pojedynczo napisać, zaprosić go do wspólnej drużyny i tak dalej, i tak dalej. Przykładowo, możemy rozmawiać sobie z mieszkańcami. Tutaj są przede wszystkim takie, można powiedzieć, do niczego nie prowadzące rozmowy, ale w pewnym momencie może wystąpić jakieś pytanie, czyli na przykład, czy my chcemy pomocy w pokazaniu tej części mapy, tak, bo my nie znamy tej okolicy, a ona nam opowiada o tym, bla, 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 i co się okazuje, i my w tym momencie, jak porozmawialiśmy z nią, to gdzieś nam się tutaj powinno to odkryć, tylko nie jestem pewien chyba, czy to zrobiliśmy poprawnie. Ale jakbym tutaj przeskipował, to na pewno by nam się to udało. Dobra, i teraz co się dzieje? W tym momencie musimy przejść... Widzicie, zaczyna się już taki element z Pokemonów znany, czyli mamy do czynienia z chodzeniem przez trawę i zanim jednak tu wejdziemy, to już nas łapią niektórzy trenerzy. Proszę bardzo, będziemy chodzić po trawie i oczywiście jest szansa na to, że spotka nas jakiś Temtem. O, jakiś dziki Temtem, dziki Pokemon. I proszę bardzo. I w tym momencie spotyka nas taki oto właśnie Temtemik. My na starcie oczywiście tutaj mamy dwóch. No i mamy dziubdziuba i ten. No to atakujemy, no i lecimy z tematem, prawda? Tutaj musimy już wskazać dwa ataki. To jest pacharo i to jest samica. No i proszę bardzo, prawie już tymi dwoma atakami wyjaśniliśmy tego dzikiego wróbla. Oczywiście tutaj wcale bym się nie zdziwił, jakbyście mieli pewnie jakieś porównania tych danych Temtemów do istniejących Pokemonów z którejś generacji, bo można by spokojnie na przykład tego powiedzmy do Pidgeotto przyrównać, nie, tam Tukana, czy tego kryształowego też oczywiście do jakiegoś Pokemona. Natomiast w tym momencie, jak widzieliście, pokonaliśmy po raz pierwszy jakiegoś Temtema dzikiego, przez co dostaliśmy doświadczenie. No i to doświadczenie oczywiście służy po to, aby levelować nasze Pokemony, które z każdym poziomem mogą odblokować jakiś atak i są coraz silniejsze. No i spotyka nas teraz kolejna osoba, która oczywiście znowu nas męczy. Na początku jest to fajne, natomiast później jak chcemy po prostu przejść z jednego końca na drugi mapy, jest to troszkę uciążliwe, że nas zaczepiają ci komputerowi właśnie gracze. No i zanim tak naprawdę zaczniemy cokolwiek robić tutaj z innymi graczami w grze rozgrywce online,
to troszkę minie czasu, natomiast też oczywiście nie ma sensu już na początku bawić się w takie rzeczy, ponieważ no musimy mieć jakąś bazę Pokemonów, prawda? Musimy mieć kilka wylewelowanych, wyekspionych tutaj stworzonek, no i wtedy dużo lepiej będzie się nam bawiło. O, proszę bardzo. Tukan zaatakował, świnka jest zaatakowana i w tym momencie świnka odpada już z gry. A! Proszę, mi aż przeźroczysta się zrobiła szyja tutaj, bo green screen za mną, który kluczuje te tło, jest oczywiście też zielony. Tutaj jeszcze dodatkowo jest masa zielonego na ekranie, więc tak naprawdę na mojej twarzy odbija się ekran z trawą, przez co może być tak, że ja będę zanikał. No, to jest akurat dziwna sytuacja, ale też tak miałem, jeżeli ktoś pamięta, jak nagrywałem na Switcha Pokemony właśnie te switchowe. To też miałem podobny problem. Mam po prostu bardzo jasno ustawiony ekran. No i dobra, i mamy coś takiego. Może w tym nagraniu faktycznie troszkę wam tutaj zasłaniam te ataki, które ja wykonuję. Natomiast mamy oczywiście do czynienia z kolejnym gościem, z którym walczymy. I teraz tak, jeżeli chodzi o mapę, to zobaczcie, musimy przejść przez taki labirynt. Tu jest to na ten kolor, to jest trawa. Więc tutaj co chwilę będziemy mieli szansę napotkać jakieś dzikie temtemy. A właśnie, a propos, może teraz pokażę wam, jak się łapie takie dzikie temtemy. Natomiast w tym momencie widzę, że zainteresowało się nami dwie osoby i one chyba chcą walczyć. Ale to jest chyba dwóch na jednego. Ej, to jest dwóch na jednego, tak nie powinno być. I to są dwa takie dziwne króliczki. Możemy z nimi walczyć. Dobra, zagramy sobie w coś takiego i zagramy sobie coś takiego. Będziemy teraz używać taktyki, że nie atakujemy tylko jednego, lecz na zmianę. Dobra, jak widzicie, oni są dosyć obici. Natomiast my musimy... Oj, i nasz właśnie w tym momencie zginął. I co możemy w tym momencie zrobić? My możemy użyć jedną turę. A nie możemy chyba zrewajwować, ponieważ nie mamy takiego przedmiotu. Więc ten nasz musiałby teraz wygrać. Nasz musi teraz wygrać. Jednego pokonał, udało mu się. Natomiast jeżeli nie wygramy, to przegrywamy całą walkę, tak? Cały pojedynek. Pentateru użył na nas debuffa, spadł nam atak, ale już w tym momencie dostaliśmy level up za to, że pokonaliśmy jednego. I możemy sobie wziąć nowy skill, który się nazywa Shrill Voice. I dostaliśmy bardzo dużo expa. Natomiast problemem jest na pewno to, że Pokémon, który zginął, nie dostaje żadnego doświadczenia, prawda? No i teraz takiego krzyku paskudnego użyliśmy. Tańczący. Okej, on zrobił tany. Dał nam debuffa. I my w tym momencie jesteśmy wyczerpani. Dziub was overextracted last turn. Czyli nie mamy już żadnej mocy, aby walczyć, aby użyć jakiegoś ataku, więc niestety, ale albo możemy wymienić go na innego Pokemona, Temtema, albo po prostu odczekamy jedną turę, żeby zregenerował sobie troszkę tutaj mocy. Więc musieliśmy tutaj, chociaż on, ten Tateru, jest na jeden atak, to on troszkę odpoczął i teraz w końcu już możemy go zaatakować. I tak to właśnie wygląda i dostaliśmy kolejny poziom, oczywiście no nie na każdym poziomie dostajemy atak, jakiś nowy skill, jednak w większości przypadków tak to właśnie działa, że ten level to w ten sposób wygląda. I teraz co się dzieje? Nasz Temtem został ranny, ale my oczywiście, to nie znaczy, że straciliśmy go na zawsze. My możemy pójść sobie do kilku miejsc, w których można uleczyć. Najważniejszym z tych miejsc to jest nasz dom, bo przychodzimy sobie tutaj do mamy. Przychodzimy do mamy i ona generalnie nam pomaga w tym, aby nasze temtemiki były zdrowe. Ona jakiś, wiecie, jak to mama, nie? Mama jest kochana i generalnie ma swoje domowe sposoby na to, aby nas uleczyć, żeby nam pomóc w chorobie, ale także zna się na tych stworzonkach, czyli przede wszystkim chodzimy tam do domku, do mamy, żeby nam pomogła. No, nawet studenci jak wyjeżdżają, to chętnie słoiki z domu biorą, prawda? Po mapie także są porozstawiane takie oto skrzynki. I w tych skrzynkach też są bardzo fajne przedmioty. Na przykład dostałem jednego revive'a i teraz jakbym nie poszedł do domu, to oczywiście ten revive, czyli wskrzeszenie Pokemona, mógłbym go użyć oczywiście w walce. Dobra, i teraz spróbujmy
Wyszukajmy jakiegoś dzikiego tutaj, dzikie stworzonko. O, proszę bardzo. Taki w kokonie. Pewnie to będzie jakiś motyl, jak będzie ewoluował. Co możemy zrobić? Możemy go uderzyć. Tylko teraz, czy ja chcę go uderzyć dwukrotnie? Bo chciałbym go na pewno osłabić, ale nie chciałbym go zabić, prawda? Dobra, raz dostał. Okej, on też jakieś tam shielda użył. Dobra, okej, i patrzcie, jak ma malutko zdrowia. Patrzcie, jak ma malutko zdrowia. My teraz bierzemy tą kartę, tak jak pokebolem. Będziemy rzucać. Czekajcie, tylko chwila. Temkart, dobrze mówię? I rzucamy. I jeżeli się wszystko uda, to przejmiemy tego dzikiego temtema. Jest! Udało się. I mamy coś takiego, mogę go sobie nazwać robaczek. Na przykład robaczek, nie wiem, wszystko jedno. I możemy go wypuścić oczywiście, ale my sobie przypiszemy go do składu. I też za coś takiego, czyli nawet walkę, która nie zakończyła się takim, można powiedzieć, zwycięstwem poprzez pokonanie do oczywiście zera, dostajemy doświadczenie. Spotykamy kolejnego dzikiego, który... O, już dwa nawet dzikie tutaj się pojawiły. Dobra, no to my oczywiście tutaj sobie zaatakujemy. Na zmianę, pyk, swali, dobra. Tu poszedł jakiś atak. Zauważyłem, że te pokemony przede wszystkim... pokemony... Nie wiem, przepraszam was za to, że się powtarzam, pokemony czy tamten temy, ale... Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, tak bardzo się to kojarzy z pokemonami. Przede wszystkim... One są jakieś defensywne, one używają buffów różnych. No i jeden poszedł. I drugi dostał też gryza. Przez co zostali pokonani. No i tak to właśnie, moi drodzy, właśnie wygląda. Można by było jeszcze przejść sobie dalej. I teraz tak, tutaj bardzo przydaje się mapa, żeby zobaczyć, którędy trzeba iść, czyli tędy. Dobra. Okej. Tu jest woda, po wodzie też możemy pływać, ale jeszcze nie mamy odblokowanej deski surfingowej. Tutaj jest jakiś gościu. O, tu są jakieś bliźniaczki. Sara i Lara. Sara i Lara będą chciały walczyć ze mną. Dobra. No one są praktycznie takie same, czyli to są bliźniaczki. I one mają dwa pokemony. Dwa temtemy. Jeden jakiś wodny z takim rogiem, a drugi to jest właśnie... A, i to są niskie poziomy, czyli my atakujemy... Myślę, że pierw zaatakujemy tego, ponieważ jest dużo, dużo cięższy. Fomu dostał, raz. I drugi, cyk, dostał. To mi się podoba. Ten oczywiście wykonuje swój ruch, ale no umówmy się, no to jest jednak jakiś bardzo słaby temtemik. Bardzo słabe stworzonko, ale co się okazuje, one wystawiają drugiego. To jest choćby Psyduck, zobaczcie jak Psyduck wygląda. Myślę, że powinniśmy właśnie pierw się nim zająć, bo nie wiadomo czy on... BOOM! Ale okrzyk poszedł. Nie wiadomo, czy on nie oszaleje jak Psyduck. No to let's go. No. Dobra. Cyk. I tak zrobimy. On znowu użyje tutaj ataku. Pokonany. I zobaczymy, czy ona wystawi jeszcze dodatkowego temtema. Pokonany. To już koniec? Dobrze, exp poszedł. A, ona jeszcze może świnkę przyzwać chyba. Tak, ona jeszcze świnkę przyzwała. I zrobimy sobie tutaj atak. Ten musi odpocząć, bo niestety już nie ma sił. Świnka atakuje. Oj, oj, oj. Dobra, i zrobimy sobie... A, nie. Nie będziemy tego używać. Dobra, tylko pół obrażeń, ponieważ świnka jest jakiego rodzaju po... Właśnie nie wiem jakiego jest rodzaju. Okej, defa dostaliśmy. Ten musi odpocząć, a ten może zaatakować. Dobra. Co tu się wydarzyło? Aaaaaj, i jeden nam padł. Tam chyba był nie... On był chyba niewrażliwy. Robaczek. Ej, robaczka przywołaliśmy, no tak, bo mamy prawo przywołać tutaj. No to niech robaczek zaatakuje, nie?
Childa niech zagra. Cyk. I lecimy teraz z atakiem. Byk. I ugryziona świnka. I to chyba koniec. Dostaliśmy jakieś 63 czegoś. Nie wiem, to jest waluta chyba prawdopodobnie. Dobra, i generalnie tutaj możemy iść dalej. Znowu nas ktoś spotyka, ale prawdopodobnie tutaj przegramy, bo... Umówmy się. A, nie, dobra. Jest jakaś szansa, że jeszcze to możemy wygrać. Natomiast będzie bardzo ciężko. Dlaczego? Mamy rannego Poxa. I możemy zrobić tak. Revive'nąć sobie Dziubdziuba. I możemy sobie uleczyć robaczka. Dobra. Okej. Zobaczymy, jak oni nas zaatakują. Bo straciliśmy oczywiście całą turę na to. Czyli użycie przedmiotu działa tak samo, jakbyśmy zrobili atak. Robaczek. Dobra. No to dobra. On będzie tego szarpał. Ten będzie tego. Bum. Poszedł. Tutaj dziobanie poszło. Ten zrobił jakiś dziki taniec. Let's go. Atak w dół poszedł, no i to mi się podoba. Ale poszła fala. I co nam, Pepe? Pepe nie dał rady. Ale czy zostanie przywołany Dziubdziub? Dobra, Dziubdziub jest przywołany, ale on nie będzie miał chyba full HP, bo został wskrzeszony. No i właśnie, i został wskrzeszony Dziubdziub. Przez co będzie to ciężkie do zrobienia. Okej, okay, poradził sobie. My używamy tutaj tarczy. No niektóre walki, jak widzicie, mogą być naprawdę takie długie, bo przede wszystkim te pokemony, które nie atakują, a kastują jakieś właśnie takie debuffy, buffy, to wszystko trwa, te animacje. Nie da się ich przeskoczyć w żaden sposób. A najgorsze jest to, że zaraz nam padnie kolejny. Dobra, tego uleczymy sobie. A tutaj zrobimy tak. Dobra, tego uleczyliśmy. A ten zrobi atak znowu. Kolejny. O nie. O nie. Mam nadzieję, że to są ostatnie już stworki tutaj. Dobra. Let's go. Obydwaj dostali. Dobra, jednego pokonaliśmy. Czy on przyzwie kolejnego, czy nie? Mam nadzieję, że on żadnego nie przyzwie. Oj, będzie bardzo ciężko, jeżeli on przyzwie. Jakiś atak na mnie zrobi? O nie. Co tu się wydarzyło? A, bo level jest. Dobra, jak jest level, to możemy się nauczyć tego. Dobra, on może zrobić tutaj to, a ten może... Nie, ten nic nie może zrobić, ale może tutaj zaatakować. Dobra, my śpimy. Tamten nie przywołuje żadnego nowego temtema, więc prawdopodobnie damy radę. No i tak naprawdę to będzie koniec, bo my teraz go zaatakujemy. Robaczek, jak widzicie, jest takim typowo wspomagającym. A, jeszcze jednak trochę. Robaczek tutaj już pyk, zrobił mu debuffa. Pyk, dobra, dobra, hipnozę. Nie, nie używaj hipnozy znowu. No. Ale zginął, ponieważ dostał chyba z tego debuffa obrażenia. Dobra, okej. Okay. Moi kochani, i tak naprawdę to by było na tyle, ponieważ doszliśmy do tego miejsca, w którym możemy na przykład sobie zostawić nasze karty. Tutaj chyba się regeneruje. Tak? Dobra, tutaj się chyba regeneruje. Tutaj zdrowie. Zobaczmy. Tak, tu się regenerowało. Natomiast tutaj, gdybyśmy mieli nadwyżkę, to możemy w magazynie zostawić sobie oczywiście, jak widzicie, nasze pokemony, nasze temtemy. No i idziemy dalej. Co do interakcji z graczami, to w tym odcinku tego nie zrobię. Natomiast pozostaje pytanie do was. Nie wiem, co uważacie na ten temat. Czy też widzicie tutaj tak niesłychane podobieństwo do świata Pokémon, że aż po prostu boli to w oczy? Czy mimo tego, że to nie jest oryginalny świat Pokémon,
Może wam się spodobał po tym materiale, może sami próbowaliście już gry. Link znajdę i wam wkleję tutaj w opisie, możecie sobie zobaczyć ile aktualnie, bo w dniu nagrywania może inna cena była niż wy oglądacie. Po ile jest ta gra aktualnie, może ktoś z was już ją zakupił i grał, co myślicie na ten temat? I przede wszystkim, czy bylibyście zainteresowani jakimś kolejnym odcinkiem z tej gry? Nie wiem, o serii może za dużo powiedziane, natomiast może tak od czasu do czasu pokazywać wam jakiś progres, który będę powiedzmy na live'ach robił na moim Facebooku. I co jakiś czas, jeżeli jakieś fajne nowości, fajne temtemy, nowe stworki się pojawią, jakiś przełom powiedzmy w przechodzeniu tej gry, a może jakieś duele ze znajomymi, co? Innymi youtuberami, streamerami, bo też grają. Postaram się z moimi znajomymi może ustawić jakieś właśnie areny, jakieś bitwy 1 na 1 i tak dalej. Z tego co wiem, to chyba 2 na 2 nawet da się robić. Także moi kochani, dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobał materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz dotyczący tego, czy wam się ta gra podobała, co uważacie na ten temat stworzenia takiej gry multiplayerowej. Widzimy się może w następnym materiale, a póki co zapraszam was oczywiście na mój drugi kanał Bonko Live, gdzie na pewno znajdziecie każdego dnia więcej filmów. I na te Facebooki, moi drodzy, ja streamuję prawie codziennie, możecie wchodzić na te live'y. Gram tam dziennie w kilka różnych gier, rozmawiam z wami, czytam te komentarze na żywo. Także jest na pewno dużo lepiej niż na YouTubie pod względem wymiany informacji, bo tutaj ja mogę nagrać, a wy mi napiszecie, ja to przeczytam oczywiście po jakimś czasie od wstawienia tego materiału na YouTuba. Więc wbijajcie na Facebook Gaming, w opisie macie link, albo na stronę bonkol.tv. Oczywiście sklep G2A też czeka na was, możecie nawet sprawdzić po ile jest ta gra. Jak znajdę jakąś promocyjną cenę, to wstawię wam oczywiście gdzieś w opis tego materiału. Do zobaczenia i widzimy się może kolejnym razem w świecie Temtem. Cześć!